Cześć, witajcie. Dzisiaj takie krótkie zadanko Wam chcę przedstawić z trygonometrii. Mamy policzyć kosinus 34 stopni, jeśli wiadomo, że sinus 11 stopni to jest jakiś tam a, jakiś parametr. Czyli mamy wyrazić kosinus 34 liczbą i literką a. Z czym to pokojarzyć? Przede wszystkim pokojarzyć z tego, że 34 plus 11 to jest 45. Więc można operować wzorami na kosinus, sinus, różnicy lub sumy. Gdybyśmy, przypomnę, kosinus na przykład alfa minus beta, to jest kosinus alfa razy kosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta. Więc gdybyśmy chcieli policzyć kosinus 34 stopni, to trzeba by zrobić z tego różnicę i zrobimy 45 stopni minus 11 stopni. 11 stopni jest podane w sinusie, 45 wartości znamy. Czyli to jest zgodnie z tym powyższym wzorkiem kosinus 45 stopni razy kosinus 11 stopni. Wzorki przy kosinus minus to tutaj jest plus. Kosinus 45 razy kosinus 11 plus sinus 45 razy sinus 11 stopni. Czyli w praktyce wystarczy policzyć kosinus 11 stopni. Dokończmy to jeszcze. Kosinus 45 to jest pierwiastek z 2 przez 2 razy kosinus 11 plus sinus 45 to jest pierwiastek z 2 przez 2. A sinus 11 podano, że to jest a. Czyli całe zadanie się sprowadza do tego, żeby policzyć kosinus 11 stopni, ale mając sinus, no to z jedynki trygonometrycznej policzymy kosinus. Czyli z jedynce mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest 1. Za sinus wstawimy, a na razie napiszmy, czyli sinus kwadrat 11 stopni plus kosinus kwadrat 11 stopni, to też jest 1. Sinus 11 to jest a, czyli tu będzie a kwadrat plus kosinus kwadrat 11 stopni, czyli kosinus kwadrat 11 stopni to jest 1 minus a kwadrat. Zatem sam kosinus, przy założeniu, że to jest większe między minus 1 a 1, to jest pierwiastek lub minus pierwiastek, ale minus pierwiastek być nie może, bo kąt jest ostry, to jest z pierwszej ćwiartki, więc kosinus jest na pewno liczbą dodatnią. W takim razie mamy pierwiastek z 2 przez 2 razy ten pierwiastek 1 minus a kwadrat, dodać pierwiastek z 2 przez 2 i razy a. Wyłączmy przed nawias pierwiastek z dwóch, albo nie, włączmy właśnie pod pierwiastek, będzie zgrabniej. Czyli dwójeczka w mianowniku, to jest pierwiastek razy pierwiastek, czyli tu będzie 2 minus 2 a kwadrat i plus, tu też jest 2, tu będzie a pierwiastków z dwóch. I koniec. Taki jest wynik. Tyle na dzisiaj, takie krótkie zadanko. Do zobaczenia przy kolejnych zadankach z trygonometrii.